Siemanko, ekipa SFD. Dzisiaj zabieramy was do naszej kuźni trójbojowej. Zobaczcie, jak wygląda trójbój od podszewki. Pokażemy wam taki prawdziwy trójbój, prawdziwy trening trójbojowy właśnie, jak wygląda podnoszenie dużych złomów, dużego ciężaru. Będzie to, myślę, może coś innego niż do jesteście przyzwyczajeni. Powiedzmy, do takiego kulturystycznego treningu. My dźwigamy troszkę bardziej grubiańsko, że tak powiem. Jesteśmy troszkę bardziej może chamscy. U nas, że tak powiem, najczęściej słyszanym tekstem motywującym to po prostu nie bądź pizdą, a nie dawaj, dawaj. Ale myślę, że jeżeli ktoś lubi dźwiganie, lubi podnoszenie dużych ciężarów, to spodoba mi się to, jak to wygląda rzeczywiście od takiej poszewki. Nie jest to może cukierkowe, ale będzie to po prostu prawdziwe. Juran zaraz się zjawi, na razie jestem tylko ja. Jest też Trabant, zaraz przyjdzie Oster, czyli taka ekipa, w której my tutaj w Pumie Sport Center właśnie dźwigamy zawsze w takiej ekipie, powiedzmy w naszym trenerskim gronie. Wszyscy się przygotowujemy do jakichś zawodów. Ja z Jurandem chcemy wrócić na pomost po długiej przerwie, tam mieliśmy różne przygody, ale teraz chcemy w końcu wrócić na pomost i zaznać tej adrenaliny na nowo. No i co? No zapraszamy, zobaczcie, jak to wygląda. Na początku się oczywiście rozgrzewamy. Nasza rozgrzewka jest dosyć dokładna, nie zostawiamy żadnego elementu przypadkowi, także od stopy jedziemy później dupy, aktywujemy plecy, odpowiedni oddech i tak dalej, i tak dalej. Każdy element się musi zgadzać, bo będziemy podnosić, tak jak powiedziałem, bardzo duże ciężary, przynajmniej dla nas. Ja dzisiaj mam w ciągu 305 na total 3 repsy. Mam nadzieję, że to zrobię w jednej serii, czyli trójkę. Juran też coś dużego podnosi. Oskar dzisiaj troszkę słabiej, bo on w poniedziałek miał bardzo mocny ciąg, stał 325 kg lekko. Także dzisiaj ma ten ciąg troszkę lżejszy, żeby tam się programowanie zgadzało. No i tyle, zapraszamy. Nie kręć mnie, jak się przebieram, kurwa! Dzień dobry. Mam dla was takiego fajnego tipa na początek, jeżeli ktoś z was ciągnie sumo, bo generalnie się boryka ze słabą mobilnością biodra i chciałby to szybko poprawić. Jest taka spoko sztuczka z wałkiem. Bierzcie sobie jakiś roller, byle był pełny, bo go będziemy gnieść zaraz. Zadacie go sobie wysoko pod jaja. Stopy łączycie jak najbardziej, jak najbliżej ze sobą i robicie ruch hip hinge'u, czyli ściskacie sobie tutaj mocno przywodzicielami ten wałek, idąc dupą w tył, a następnie ściskacie poślad, wypychając ten wałek. Robicie sobie tak z 10-15 takich ruchów. To naprawdę nie wygląda. Zajmuje to dosłownie pół minuty, ale mobilność w biodrze po tym jest chwila moment, jest tak zwiększona, jak nie próbowaliście tego nigdy. Spróbujcie sobie, bo to jest praktycznie, kurwa, magiczna sztuczka. Każdy, kto pierwszy raz to spróbuje, później chodzi. Ło, kurwa, niesamowite, jak to działa. Oskar, tak jak mówiłem, w poniedziałek siadł 325 kg, także... 330, przepraszam, no. Także dzisiaj ma ciutkę lżejszy trening i ciągnie 270, 3x3, tak? Nie, dzisiaj ławeczkę robię. Aha, no to kurwa, to to ławeczkę. Już sobie zdecydowałem, co dzisiaj będę robił, bo jeszcze widzowie z SFD chyba nie widzieli, na czym co ja się programuję. Zobaczcie, że Juran ma więcej włosów na plecach niż cała ekipa kulturystów SFD razem wziętych na całym swoim ciele. Najlepsze, że zaczynają mi się włosy tu, a kończą tu. I to jest bez przerwy, tam nie ma żadnej przerwy, nic się nie przeciera, nie? Anyway, ja jestem nerdem, więc ja lubię wiedzieć. I moje programowanie, czekaj, pokażę wam. To jest miernik prędkości, to jest magnesik, to się przyczepia do sztangi i to sobie fruwa. I na razie jest wyłączone, dlaczego nic się nie pokazało. Potem wam pokażę, jak to działa. No, i tam w bardzo dużym skrócie, ja piszę o tym artykuł, już prawie na wykończeniu, robi się takie load velocity profile. Ja sobie coś takiego całkiem niedawno zrobiłem na martwego ciągu, ponieważ dzisiaj chcemy zrobić jakiś cięższy trening, więc zdecydowałem, że dojdę do około 10% maksa. I zamiast się fiksować na tym, jaki ciężar zrobię, to fiksuję się na prędkości, jaką zrobię, więc dzisiaj będziemy robić szczęśliwe 13 setnych. No. I tak sobie to wpisałem w plan i na razie tak się programuję. Z całkiem niezłymi rezultatami. I tak będę się też przygotował do WAP-u, przepraszam, do federacji, zawodów Federacji WAP, gdzie z Brzydem wystartujemy w czerwcu. No, więc jakby to jest chyba początek tej serii. Dzisiaj 0,13 metra na sekundę, 13 setnych.
Mam nadzieję, że to będzie około 2,8, może wyżej. Chłopaki też, co można kręcić, zrobili małe. Zobaczcie, że jesteśmy na talerzach Axol. One są delikatnie grubsze. Bo kurwa tam bardziej jest słyszne. Dobra. No, więc małe oszustwo to talerze Axol, które są delikatnie grubsze, więc jak ich narzucimy więcej, to sztanga się bardziej wygnie. Dzięki czemu będziemy silniejsi. Albo po prostu lepiej naciągniemy sztangę, która bardziej się ugnie. Tak jak powiedziałem, przygotujemy się dzisiaj do 20 ciężarów. Dla mnie to jest dosyć ważny trening, bo dawno nie robiłem 300 na ilość powtórzeń. Więc chcemy, żeby każde powtórzenie rozrzewkowe już było idealnie dopracowane do takiego ideału technicznego. Tak, żebyśmy później podczas serii właściwej już nie myśleli o tym, jak będzie wyglądał ten ruch, tylko żeby on skakiwał do automatu. Także już teraz ciężary nie są niby duże, bo tutaj mamy na sztandze teraz 200 kg. Także można powiedzieć, że jakieś drogę na razie. Ale dbamy o to, żeby każdy powtórzeń był idealny, dlatego widzicie, że się spuszczamy. Ja się długo ustawiam do każdego podejścia. Chwyt musi zagrać, ustawienie rąk, odpowiedni bracing, praca łopatką, praca dupą, to wszystko musi zagrać. Dużo elementów składowych, także to jest ten moment, kiedy jeszcze szlifujemy tą technikę. Teraz będą czary Juranda, bo jak tam wcześniej chyba mówił, on ma trening oparty na prędkości sztangi. Tutaj sobie prędkościowe ustawia. Linka jest podczepiona na magnes do sztangi, cyk. I w trakcie liftu będzie mu pokazywać, jak szybko sztanga szła do góry. Albo jak wolno. I na podstawie tego będzie mu pokazywało, w jakim procencie docelowym swojej siły maksymalnej jest. I czy ma jeszcze iść wyżej z ciężarem w tym dniu, czy gorzej. Także bardzo fajny trening, bo będzie układał konkretny ciężar z danego dnia pod jego predyspozycję z danego dnia. Czyli jeżeli się gorzej wyspał, bo to trening może być trochę słabszy, co będzie definiowane, co będzie na podstawie oczywiście czytane prędkości sztangi. Generalnie z tym programowaniem pod prędkość to zarządzanie zmęczeniem, że mam dnia, to idę do prędkości, do ciężaru, brzmi trochę pizdowato. Ale jak macie trzy blizny, to już trochę pizdowacie jecie i raczej na cię oszczędzać to ciało, niż i napierdalać. Zresztą jak macie 33 lata, to już mówicie, że macie swoje lata, czy nie? Ja nie wiem, w sportach siłowych. Chyba nie. Biorąc pod uwagę wiek naszych subskrybentów, to jesteśmy tak dwa razy ponad nami. Ja generalnie jestem strasznie podjarany, ja zawsze taki duży trening mam, czy duży ciężar. Ja spać nie mogę, przez parę dni po prostu myślę o tym. Się tu jechałem, nawet nie wiem, czy słyszycie, jak ja mówię, ja się z całej części, z podjarana, po prostu kurwa nie mogę się doczekać tego ciężaru. Taką cechą trójbojarzy jest to, że potrafimy, jeśli podniesiemy coś naprawdę dużego, to przez północy musimy oglądać bez końca to podejście, nie? Ja mam naprawdę dobre. Ja mam innego rodzaju porno, ale co kto robi, nie? Może nie najbardziej docięta, ale na pewno najbardziej włochata łapa, jaką widzieliście na tym kanale. Generalnie martwy ciąg sumo łapany przechwytem jest jedynym niesymetrycznym bojem w trójboju. I on może powodować dużo dysproporcji, jeżeli długo tak ciągniesz przechwytem. Może powodować to, że tam prostownik będzie większy, ten kaptur będzie większy. Może jak się tam później powodować dyskopację na kręgosłupie, jak tam długo tak by jeszcze mógł. Jest takie. Czy na przykład na rezerwanie bicepsa, co tutaj Juran miał taką przygodę. Więc my staramy się iść bardziej w zamek, czyli że sobie chwytasz tak po prostu swojego palucha. Dzięki temu możesz ściągnąć dużo i symetrycznie. Jedyny minus jest taki, że to kurewsko boli, naprawdę. Ale jest to do przyzwyczajenia się, nie? Ja to zawsze wszystkim swoim zawodnikom powtarzam, jeżeli coś jest łatwe, to każdy by to robił. Dlatego do tego bólu można się fajnie przyzwyczaić, to się fajnie, można się jakoś przyzwyczaić.
No i dajemy strady. Ważne jest, żeby sobie związać palca w jakiś tam bandaż. Mamy takie plastry. Zawsze wiążemy od dołu, żeby nie ściskać, jak ściśniecie od góry i zaczniecie później plastry w dół ciągnąć, to najczęściej sobie zwiększycie ciśnienie. Czekaj, na odwrót robię. O, od góry robimy. Bo jak od dołu będziecie ciągnąć do góry, to sobie ciśnienie tak na końcu palca zwiększycie, żeby was będzie bolał. Nie oplatamy go za mocno. Robimy sobie na górze, na dole. I jest zrobione. Zdrowe zęby się przydają. Albo bez dziur przynajmniej. No w sumie to jest to samo. I teraz tak. Mój palec lubi sobie szczelić w trakcie boju. Więc ja sobie zawsze od razu robię trakcję. I wyciągam go sobie ze stawu już teraz. O, nie wiem czy było słychać. Ja słyszałem. Bo po prostu jak ciągniecie sztangę i nagle poczujecie, że wam tak palec tak wychodzi ze stawu, to można się troszkę obsrać, nie? To nie jest nic fajnego. A jak zrobicie to przed bojem, to on już drugi raz nie wyskoczy z tego stawu. I też ta trakcja nie zajdzie, a to nie jest nic złego, bolesnego, czy tam, czego trzeba się bać. Generalnie my zaraz wejdziemy w pikowanie. Ja już tak prawie jestem w pikowaniu, chłopaki zaraz gdzie jest? Zaraz też wejdą w pikowanie. To jest ostatni tydzień tego bloku przed pikowaniem. To jest tak, jak ktoś wam powie, że sport wyczynowy jest zdrowy, to znaczy, że nigdy nie miał do czynienia ze sportem wyczynowym. Albo robisz to w pewnym momencie dla zdrowia, albo to robisz dla wyniku. My już dawno stwierdziliśmy, że robimy to dla wyniku, więc staramy się to zrobić po prostu jak najmniejszym kosztem. Nie? Bo to Oskar dzisiaj wyciska na ketonalu, bo go ręce bolą po prostu przeciążone ma łokcie. Mnie też cały czas boli i teraz tak w samym tym pikowaniu od fizjo do fizjo niestety. No też mamy swoje lata, bo trochę inaczej wygląda ten sport jak się miało 18 lat, gdzie była niezniszczalność po prostu i można było nakurwiać cały czas. No ale na szczęście kumaty trening, jakieś tam formy GPP i praca z fizjoterapeutą, która jest nieodzowna niestety. No sprawia to, że jeszcze dźwigamy jakoś powiedzmy. Także nie ma wstydu, możemy sobie popatrzeć w lustro myjąc zęby albo goląc się, jeżeli ktoś się goli. Niewierane, nie? To nic nie ważyło. Także no wiem, że teraz jak mam 305, ile on mi rozpisał na total 3 repsy, czyli mam zrobić 3 powtórzenia, nieważne w ilu seriach, no to wiem, że teraz mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, mam to wypierdolić w jednej i tyle. No. U mnie to wygląda inaczej, bo ja nie wiem do czego dojdę i dzisiaj już przeskoczyliśmy rozpiskę w chuj, bo to 275 było szybkie, za szybkie moim zdaniem. Ale ciężar był okej, czuję się okej, więc idziemy wyżej. Normalnie to, o Jezus Maria, dużo już, dużo, ja się boję. Ma być szybko, mam to zrobić szybko, mam iść z tym, co program pokazuje. To jest zajebiste w sumie, nie? Coś jak RPE, tylko RPE jest subiektywne, dlatego jest często zgubne i ludzie nie umieją go używać, nie? W Polsce przynajmniej jest jedna ekipa, którą ja chyba znam, która się opiera na RPE. Pozdrawiamy Polish Barbers. Reszty ciężko, raczej wszyscy metody procentowe radzieckie, czy też liniowe po prostu zwykłe. Ewentualnie jeszcze West Side Barber. Jest tak, to jest mental, nie?
Oskar jest jednym z naszych silniejszych zawodników, bo chyba będę chwalił przez chwilę. Jest jednym z silniejszych zawodników, ale gość ma dobry po prostu mental. Nie napierdalał parę dni tutaj w pomost. Rozjebane ma ręce, wszystko boli. Tego chcemy nauczyć młodych zawodników. Jeżeli chcesz się oddać temu sportowi, czy jakiemukolwiek sportowi generalnie, chcesz być dobry, nie ma, że ała boli, nie? Jeżeli to będzie łatwe, to każdy to będzie robił, nie? A tutaj musisz iść gdzieś poza tą słynną granicę komfortu i cisnąć, nie? Także albo iść dla zdrowia, albo dla wyniku. Nie ma drogi pomiędzy. Mówmy się, no w tej boju to, co mi się dzieje, czyli no, bólu rąk, którzy opuszczają sztangi, to jest taki standard, powiedzmy, przy ciężarach rzędu 200 kg. Po ciężkich siadach tak samo się dzieje, no, zazwyczaj w większości silniejszych, więc tak już jest i tyle. No dokładnie, to jest tak, że młodzi zawodnicy bardzo często, ała, boli mnie pośladek. Ile na 10? 2, nie? A później rozmawiam ze Spaconem, z gościem, który wstawał u nas 380 na 2. I mówię, Spacon, jak tam? On mówi, no dobrze, dzisiaj wstawałem z łóżka tylko przez pół godziny. Jest znany z tego, że lubi się dopierdolić. Dopierdolić? Dobra. Zrobił 353 bardzo lekko, co jest zajebistą prognozą. I nie jest to, nie musi to być praca do odciny, żeby było dobrze, nie? Ale spokojnie. Ostatnie za dwa tygodnie 320 bądź wyżej, skoro jest w takim sztosie. Tak, żeby to było też lekkie, żeby się zdążył zregenerować na zawody. Dzisiaj jeszcze czeka go duża objętość, więc jeszcze się dojedzie. W sumie jeszcze 6 serii. Nie wiem, z 2 się jeszcze wiesz. Jakby go nie było, to by poszło więcej na pewno. Pierwsze powtórzenie tak go boli, że nie chce więcej pierwszych powtórzeń i zrobi dwie serie w jedną. No zobaczymy, jak pierdolnie 170 na 6, to znaczy, że proces działa akurat. Mamy taki tydzień, że możemy sobie na to pozwolić. Najprzyjemniejsze się w sumie skończyło, czyli te, to co tygrys krują najbardziej, nie? Duże ciężary, napierdalanie jak największego złomu. I teraz jedziemy takie ciężkie orki, czyli można być w pracy u podstaw. Schodzimy z ciężarem, robimy low dropy, budujemy troszkę objętość. Robimy pracę, która buduje naszą siłę. Nie jest tak fajne, wiadomo, nie ma tu hype'u. Już emocje trochę nam spadają, adrenalina schodzi, kortyzol idzie troszkę do góry. Także jest to cięższe psychicznie, wbrew pozorom, niż to maksowanie. No ale bez tej pracy, bez tego co będzie później, czyli akcesoriów, które będą pracowały nad naszymi słabymi ogniwami. To wiadomo, maksowanie to niestety jest taka krótka droga. Jeżeli nie macie pojęcia jak się programuje treningowo, to no wszyscy kiedyś tak trenowaliśmy. Maksy, ale w pewnym momencie jest ściana i jeżeli nie zejdziesz z ciężaru, nie zaczniesz budować jakiejś objętości treningowej, no to będziesz przy tej ścianie cały czas napierdalał w nią głowę i niestety nie przebijesz jej, chociaż byś bardzo chciał. Jeszcze takie, kręcisz? Jeszcze takie nerdowe gadanie. Zrobiliśmy coś ciężkiego i zrobimy low drop, ponieważ ciężkie rzeczy rekrutują nam jednostki motoryczne, te najważniejsze, te największe i najsilniejsze. Znaczy oczywiście nie wszystkie, to jest niemożliwe, ale większe. Zasada Hahnemana. A teraz dzięki temu, że one są zarekrutowane, to możemy je mniejszym ciężarzem i wstępną fatygą, którą uzyskaliśmy, je przepracować. Co w odwrotnej kolejności nie miałoby miejsca. No i generalnie tak, całkiem spoko trening wyszedł, coś tam podnieśliśmy niemałego. Prawda, Juranda coś tam w dupie zakuło. No ale to niestety jest, że tak powiem, samo życie, nie? Nie wszystko się udaje, ale generalnie
ja zawsze swoim zawodnikom mówię, dobre treningi nie świadczą o tym, jakim jesteś zawodnikiem, bo każdy potrafi zrobić dobry trening, wow, jest zajebiście, nie? To jak sobie poradzić ze złym treningiem i to, że ci nie pójdzie, nie pójdziesz do domu, tylko dalej będziesz kontynuował ten trening, to będzie świadczyło o tym, jakim jesteś zawodnikiem, bo prawdopodobnie w twoim życiu będzie więcej tych chujowych treningów niż tych dobrych, nie? I suma tego, jak sobie poradzisz, czy będziesz dalej trenował, czy po prostu odpierdolisz manianę, pójdziesz na chatę, będzie świadczyło o tym, jakim jesteś zawodnikiem, po prostu, nie? A generalnie my już teraz mamy tak, że wchodzimy w pikowanie, wchodzimy na intensywność, objętość spada. Także coraz więcej z takich fajnych treningów, że coś nam się udaje na tym, że coś nam się udaje dużego podnieść. No po prostu proces działa. Także czasami jesteśmy miło zaskoczeni na tym treningu, że wow, jakie lekkie. No i fajnie to wychodzi po prostu. Generalnie na tyle, my zaraz się bierzemy z akcesoria, także dla nas to już są nudy, nie będziemy wam tutaj po prostu truć dupy takimi niezbyt ciekawymi rzeczami. Generalnie tak wygląda nasz trening. Dzisiejszy vlog to bardziej takie zapoznanie się dla was z naszą ekipą. Widzicie teraz, w jakim towarzystwie trenujemy. Jeżeli byście mieli ochotę, żebyśmy powiedzieli o czymś konkretnym, pokazali jakiś konkretny element naszego treningu, rozgrzewki czy tam właśnie akcesorii, dajcie znać. Piszcie w komentarzach, co was interesuje, możemy sobie pogadać po prostu na różne tematy o życiu, pracy, nie wiem, o miłości na przykład. No. Także tyle, komentujcie, tam klikajcie łapki, suby, tu na naszych profilach. Zapowietrzyłem się. Generalnie no. Oczywiście subskrybujcie kanał SRD, jak i też możecie nasz prywatny, czyli pocztanga.pl. Michała Tybora też możecie subskrybować, tak, Michał... rzekomo nie jest pocztangi.pl. Michał Tybora, pocztanga.pl. Daj się wkurzyć. I tyle, piona.